Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam i zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku wracamy na ścieżkę fabularną i będziemy kontynuować nasze przygody Eloy. A na wstępie chciałbym Was także zachęcić do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju kanału, a także zrobi mi się miło. I będzie powodować, że ten content, który powstaje, będzie coraz lepszy i lepszy. Zatem zapraszam do oglądania. Hej, pan wszystko wiedzący przybył. Ten twój ponury kumpel z Focusa. Nie wiedziałem, co z nim zrobić, więc czeka w twoim pokoju. Jasne. Dzięki. Silence. Zdecydowanie on. I co, Silence? Wreszcie znalazłeś drzwi, które umiesz sam otworzyć? Właściwie to cieszę się, że są. Nie musiałem się zadawać z twoimi kompanami. Ale dość o tym. Jesteś mi winna wyjaśnienia, na przykład co do bazy Zenitów. Racja. Jestem winna. Włócznie w gardło za ponowną zdradę. W kompleksie Hadesa. Chyba nie o takie rozliczenie ci chodziło. Nie. Teraz potrzebuję pomocy. Dlatego dam ci ostatnią szansę, Silence. Bo jeśli ponownie mnie zdradzisz, zabiję cię niezależnie od okoliczności. Rozumiesz? Rozumiem. Choć oboje nie pożyjemy zbyt długo, jeśli nas nie wprowadzisz do bazy. Aloy, jest twój drugi gość. Ona... idzie do ciebie. Dzięki. Dobrze. Tak naprawdę... ja nie mogę nas wprowadzić do bazy. Ale... ona tak. Przebywasz w gorszym towarzystwie niż myślałem. Nie lubisz niespodzianek, prawda? O, patrz. To musi być twój wynalazek. Ta broń działa? Nie ulegnie samozniszczeniu? Oczywiście, że nie. Usunąłem pewne usterki i znacznie ją usprawniłem. Zobaczysz. Skąd ta pewność? Może mały pokazik? Dość. Słuchajcie. Siedzimy w tym razem. Rozumiecie? Pomówcie z Erendem. Przydzieli wam własne pokoje. W wolnej chwili was odwiedzę. Lecacie. O nie, ty pierwszy. Chyba nie przepadają za sobą. No cóż. Czas zebrać wszystkich w sterowni, żeby usłyszeć, co Tilda wie na temat bazy Zenitów. Spoko, gdzie jest nasza skrzyneczka jeszcze? To jest tu. Może w ten sposób rozładuję swoją złość. Przygotujmy się przed podróżą. Na tyle, ile możemy chociaż. Spoko, będzie musiało wystarczyć nam. Nic więcej tu nie ogarniemy, drodzy widzowie. No cóż. Mieliśmy wszystkich zgarnąć, a to się wydaje, że wszyscy będą tu już. Czyżby to była finałowa akcja? To chyba dobry czas, żeby zebrać wszystkich razem i wysłuchać Tildy. Ale czy nie powinnam czegoś jeszcze załatwić? Nie, Eloy, nie przesadzajmy. Dobra, ludzie. Jak najszybciej idźcie do sterowni. Słuchajcie mnie. Stawka jest znana.
Beta, Gaja, no i życie na Ziemi. Może się wydawać, że Zenici są niezwyciężeni, ale tak nie jest. Będziemy w stanie dostać się do ich bazy i ich pokonać. Mamy Zenitkę po naszej stronie. Tildo, pokaż bazę. Jest wzniesiona na ruinach dawnej placówki wojskowej, na wyspie na południowym zachodzie. Mogę nas wprowadzić do tego miejsca. Niepostrzeżenie. A jak właściwie? Wszystko w swoim czasie. Gdy dotrzemy, naszym celem będzie ta budowla. Wieża startowa. Gaja i Beta znajdują się na górze. Ale podczas drogi trzeba będzie zmierzyć się z bardzo silnym oporem. Głównie ze strony Gerarda, Erika i reszty. Ale gdy tylko zniszczę ich osłony, powinniśmy sobie z nimi poradzić. By łatwiej używać urządzenia, gdy ktoś inny je niesie. Potrzebuję osiłka. Nosić coś? Nie ma sprawy. Myślałem, że się obrazi na to. Jeśli urządzenie zadziała, wciąż będą drony widmo, mnóstwo dronów. Gdybyśmy tylko mieli jakąś armię. Panuję nad sytuacją. Wszystko w swoim czasie. Dobra. Widzimy się tuż przed wyruszeniem. Gdzie możemy się spotkać? Na wybrzeżu, naprzeciwko wyspy. Tam poznasz dalszą drogę. Spoczko, zobaczymy, dobra, jak to będzie wyglądać. Dam znać, jak dotrę do punktu spotkania. Wtedy dołączycie. Tymczasem przygotujcie się porządnie. Jasne? No nam by w sumie się jakieś gumy jagody znowu przydały, bo straciliśmy ich trochę w poprzednim odcinku. Słuchajcie, pogadamy? Dzięki Tyldzie skontaktowałam się z Betą. Ona powiedziała mi coś ważnego. W ich bazie jest urządzenie, zwane regulatorem. Tutaj. W środku powinniście odłączyć się od reszty i je zniszczyć. Zabierzcie więc ładunki. Tak zatrzymamy drony. To główne zadanie. Rozumiecie? Później musicie jakoś zinfiltrować sieć Zenitów. Jak? Przejrzyjcie dane, które zostawiła Beta. Na pewno wiedziała, jak to zrobić. Jasne, ale po co? Co mam niby osiągnąć? Znaleźć informacje o Zenitach. O tym, o czym nie mówi Tilda. Co do jednego, Silence ma rację. Nie możemy wierzyć jej na słowo. Postaram się. Pilnuj jej. Dobrze? Na me życie. No to brzmi jak świetny plan. Zobaczymy, jak wykonanie będzie. Dobra. Czas. Z towarzyszami może niekoniecznie chciałbym rozmawiać. Bo wydłuży nam tu strasznie odcinek, więc wyruszmy pierw. Po co kaman? Zebrane zapasy? O, zanim zapomnę. Podlałem ci kwiatki. Potrzebujesz czegoś? Nie, ja chciałbym stąd wyjść tylko. Bolesz muszlokłapa nam brakuje. Gniew regali, to jest nowa zabawka. Nie wiem, czy jest sens.
coś tam sobie ulepszamy niby. Dobra, już więcej nie, między innymi grynszpantu nam brakuje, a mogliśmy pierw to sprawdzić. Ale dobra, i tak byśmy nie mieli innych narzędzi. Zawsze nie wiem, gdzie tu jest wyjście. No nie tu. O, tu dokładnie. Mam nadzieję, że będziemy mieli gdzieś w pobliżu naszego punktu zebrania jakieś ognicho. Jak to wygląda? Dobra, pierw byśmy mogli, gdzie my mamy ognicho, tu. Dobra. Robię z tego dobry użytek. Aha, my mamy zdominowanego śmigacza w razie co. Dobra. I gdzie my mamy lecieć? Ola Boga. Aż tak źle nie jest w sumie. Da radę przejść do tego punktu docelowego. Zobaczymy, gdzie tam będzie wejście do tej bazy zenitów. Tak? Zaraz. Wait. Czemu to tak dziwnie nam oznaczyło? Jeden jest tu punkt, jeden tam. Dobra. Idziemy do tego z dołu. O, on jest tu. Dobra. Ale bujna tutaj ta trawka. Uzupełnimy sobie zapasy, nie? Marszyny też z pewnością się nam jakieś przydadzą. Ale one do schowka lecą. Niekoniecznie bym chciał się tutaj przed zadaniem wdawać w walkę. A, ognisko gdzieś na górze. Spoko. Musi być tu jakaś ścieżka, tak domniemam. Jakoś ta plaża mi się kojarzy z trailerem tej części Horizona, którą prezentowali. Jest. Punkt zborny. Plan jest następujący. Załatwić zaległe sprawy, a potem wezwać ludzi do ataku na bazę zenitów. No, to chyba wygląda jak koniec, bo gra nas już uprzedza, że stracimy na chwilę dostęp do otwartego świata. Słuchajcie wszyscy. Jestem w punkcie zbornym. Czas uratować Betę i Gaję. Rozumiem, Aloy. Jesteśmy w drodze. By mógł nas w sumie ktoś zaatakować, jak nie zanim dotrą do nas nasi sojusznicy, to by mogło być ciekawe. Aloy. Gdzie pozostali? Zaraz za nami.
Pan Jajogłowy nie mógł znieść podróży w gromadzie. Wszyscy są? To zaczynamy. Start! Tunel. Pradawna droga ucieczki ze starych ruin na wyspie. Kiedy odkryłam, że prowadzą cały czas pod wodą, to uznałam, że przydadzą się w sytuacji takiej jak ta. Dlatego ukryłam to przed resztą. Idziemy? Szkoda, że nie ma mniej cuchnącej drogi, żeby dostać się do bazy. Zgoda. No, wytrzymamy. Oto wieża startowa. Plac nie pozwala się dobrze ukryć, więc jedyna droga wiedzie tamtędy. Na straży będą drony widma. Co gorsze, posiłki mogą dołączyć z hangarów. Dobrze. Alva, Kotalo, ciekawe, co to są te drony widmo. Dokąd idą? W ważne miejsce. Obawiam się, że to może być nasz wielki problem. Erend, idziemy. A wy? Czekajcie wyżej, na wszelki wypadek. Myślę, że to dobra taktyka. A co ona zrobi? Niedaleko są czujniki. Gdy się tam włamię, zakłócę sieć i pozwolę uniknąć wykrycia. Ale nie na długo. No to zaczynajmy. Jeszcze jedno. Połącz mnie proszę z Betą. Sam dźwięk. Eloy. Czekaj. Idziemy po ciebie. Wiesz, co masz robić. O ile ty także, Eloy. Spokojnie. Do zobaczenia. Uważaj. Idziemy. Idź do wieży. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, tereny, których nie odwiedzaliśmy. Dobra. Ja zrobię, co się da, by ukryć naszą obecność. Uważaj, Aloy! To widma! Świetnie, tylko gdzie ty je widzisz? Towarzystwo! Za mną! Tym się zajmuję! Ale co, my mamy je zlikwidować? Zabić opcjonalnie, no spróbujmy, kurde. Wyjdź długo i pozabijaj to. Aloy, to dla ciebie! No nie podchodź pod no... Krew szybciej w żyłach krąży, co? Musisz zdobyć amunicję! Gdzie ty to rzuciłeś? Dobra! Z tymi widmami walczyć. Potrzebuję pomocy.
stało teraz? Kurde, nie mamy jak wystworzyć tych kwasowych. Aloy, dla ciebie! Tak, gdzie ty to rzuciłeś znowu? Zaczynam żałować, że ich zaatakowaliśmy. Gdzie ty to rzucasz? Rzuć mi pod nogi. To moja szansa. Kurde. W porządku. Dobra, poszło to jakoś. Znalazłaś coś? Tak. Dobra, tu rzucałeś. To były kwasowe? Nie, to nie było od ciebie. Kwiatki wyzbierajmy, kurde. Jak zwykle straciłem ich sporą ilość na walkę. A jaskinia pomoże nam przedostać się. O której jaskini mówisz? To idźmy do niej. Grupy zwykłe, ale tu coś jeszcze. Kwasowe strzały to od ciebie, świetnie. Która jaskinia? Dobra, chociaż zebraliśmy tutaj. Którędy mówisz, kolego? Niby tu tędy. Trzeba się ruszać. Tak, tak, już ruszamy się. Tylko którędy? Jestem przekonany, czy tędy byśmy mieli iść. Raczej nie, gdzieś tam. Powiem tak, ten znacznik, który jest tutaj, nie ułatwia mi z drogi. No tam niby. Chyba, że ty widziałeś gdzieś tą jaskinię, nie chciałbyś powiedzieć, gdzie ona jest? Bo ja tu nie widzę żadnego wejścia. Chodź, ruszaj. No, którędy? No,
Gdzie? Tamtędy przejść mówisz? Dobra. Tak mi się wydaje. Co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, Alva i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. Świetnie, że się zbliżacie. A ja próbuję wydostać się stąd. A, dobra, jesteśmy. To jest ta jaskinia. Strasznie tu jest. Nie martw się. Obronię cię. Nie, Roy. Nie, nie. Tam? Oj! W porządku. Możemy już wyjść, proszę. Gdzie on został teraz do cholipy? A ty tam już jesteś? Chciałbym tak szybować. No to znajdę sobie inną drogę. Spoko, idziemy z tobą. Ale gdzie ty masz inną drogę? Ja nie widzę tu drogi teraz nawet. Chodźmy, Aloy. Strasznie wysypię. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci się przydać. Kolejne widmo. Walcz albo odpuść. Wybieraj. Myślę, że tym razem sobie jednak odpuścimy. Tylko ja znowu nie wiem, którędy tu przejść do Cholipci. Dobra, zawalczymy z nim. Atakują Aloy! Kryj ją! Strzelam! W tą maszynę, bo kurde, to już przecież jest, nie jest zabawne nawet. Lepiej niż Eseram.
Dobra, dobra, tylko którędy my musimy stąd przejść? Dobre łupy? Troszeczkę. Zmęczony? Tak. Spora tutaj podróż. Ale to jakieś dziwne. Zrobię. Co my tu mamy? Ja jestem ciekawy, czy my tu powinniśmy w ogóle wchodzić. Nie jestem przekonany, ale może... Zajmiemy się tym, Aloy! Ruszaj! Nie wygrasz tej walki! Dobra, możemy ruszać. To było burza ptaka, pozwoli pokonać szczelinę. Nie znoszę burzy ptaków. Ale martwy może być przydatny. Aha. No niezbyt. Tak. Jakoś wrócę. Tylko jak, Eloy, stąd my wrócimy na górę. Aha, dobra, tu mamy wejście, spoko. Za szybko chciałem. I wtedy to zawsze tak wychodzi, jak chce się coś za szybko. Tylko zobaczymy od której strony, gdzie jest ten burzoptak. Aha, dobra. Dobra, to wiemy przynajmniej, gdzie jesteśmy. Dobra, tu. Prawo. Mhm. No na szczęście nie było to dużo drogi do nadrabiania. I tutaj. Świetnie. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O tak. Dobre czasy. A gumi jagody masz jakieś? Tak, tam nasze apteczki, mały wywar regenerujący. A, więcej widm. Zaatakuję spoko, razem z tobą. To atakujemy. Oszczędzam trochę amunicję, ale ja nie wiem, czy to jest sens. Bez takich tu, maszynko! Kurde, zaraz zginiemy.
zlikwidowali chociaż. Ale to na razie się nie zapowiada. Mocarne te byki. Dobra, padła jedna. Ale to chyba jeszcze nie koniec. A nie, z tej może lepiej nie, bo ja tracę mobilność. O kurde, nie najlepiej to wygląda. Mam nadzieję, że tak. Dobra, obiegniemy sobie je. No co ty chciałeś tu, kurde, pewnie nie możesz stać. Odsuć, Erend, pomagaj. No nie szkodzi nic, nie? Każdemu się zdarza taka sytuacja. Nie mów, że znowu padłeś. Zeskocz z tego, Elo. Ja nie kumam tej mechaniki. Czasami ona tak przeszkadza. Jeszcze poprawię. Dobra, lecimy szybko. Ogłuszona. Przynajmniej, dokładnie. Tylko, drodzy widzowie, ja myślę, że dalej wyruszymy już po prostu w kolejnym odcinku. Więc w tym miejscu chciałbym się pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, do którego gorąco zachęcam, bo wygląda, że czai się nam za rogiem finał. Cześć, do usłyszenia.